pochodzą od brzuchonogów, których noga podzieliła się na ramiona, a oczy proste znalazły się po bokach głowy. Najstarszym znanym współczesnej nauce głowonogiem jest tajemniczy Nectocaris. W przeciwieństwie do reszty ówczesnych organizmów, posiadał dobrze rozwinięty zmysł wzroku. W tym sensie, że zamiast mozaiki, jaka powstaje zamiast obrazu w mózgach stawonogów, jego były podobne do ludzkich, to jest rejestrowały obraz jak kamera. Posiadał dwa ramiona, a nie jak obecnie żyjące głowonogi 8, 10 czy 82 do 90 jako dziki. Podobnie do kałamarnic i mątw, wzdłuż jego ciała ciągnęły się dwa płaty skórne pełniące rolę płetw. Osiągał długość 4 cm i prawdopodobnie, jak wszystkie głowonogi, był drapieżcą. Posiadał długi, płaski syfon, przez który początkowo został uznany za stawonoga, bo ten ułożył się na nim tak, iż przypominał chitynowy pancerzyk. Głowonogi swój rozkwit przeżyły w Ordowiku. Mamy wtedy do czynienia z ogromną ilością łodzików o prostych lub lekko skręconych muszlach oraz amonity o muszlach skręconych, które były potomkami łodzików. W późniejszych erach istniejące formy różnicowały się, tworząc coraz więcej gatunków. Już na początku Triasu pojawiły się pierwsze kałamarnicopodobne belemnity. Nie posiadały jednak, w przeciwieństwie do kałamarnic, pary wyspecjalizowanych ramion oraz przystawek, których ekwiwalentem stały się haczyki. Ich muszla była stożkowata, zakończona na szczycie podobną do klingi miecza rzymskiego strukturą zwaną rostrum. Podobnie do kałamarnic i mołtw posiadały 10 ramion. W podobnym czasie, bo już w karbonie, pojawiły się też pierwsze płaszcze obrosłe, do których zaliczają się współczesne ośmiornice, mątwy i kalmary. Charakteryzują się one przede wszystkim niemal całkowitym zanikiem muszli i głową w całości okrytą płaszczem, nie licząc jedynie ramion. Prawdę mówiąc, belemnity też się do nich zaliczały, ale ze względu na dosyć istotne różnice morfologiczne omówiłem je osobno. Płaszcze obrosłe swój największy rozkwit przeżywają obecnie. Globalne ocieplenie sprzyja ich rozmnażaniu, a połowy ryb zwiększają dostępną dla nich niszę ekologiczną. Łodzikowce to podgromada głowonogów z podzieloną przegrodami na komory muszlą zwaną fragmokonem, dużą ilością pozbawionych przystawek lub haczyków ramion, oczami prostymi bez soczewki. Ich płaszcz jest dobrze widoczny przy wejściu do muszli. Dodatkowo nie posiadają mózgu wokół przełyku jak płaszcze obrosłe, a jedynie dwa duże zwoje około przełykowe. Z cech upodabniających łodziki do płaszcze obrosłych mamy dziób, tarkę w gardzieli, obecność wszystkich charakterystycznych cech głowonogów, tylko odpowiednio przekształconych. Prowadzą przydenny tryb życia i są drapieżnikami. Podgromada amonitowate, podobne do łodzikowców, posiadały fragmokon w pełni skręcony o pofałdowanych przegrodach między komorami. Muszla aragonitowa podobna, acz bardziej skomplikowana od muszli żeglarka Argo i wytrzymalsza. Do współczesnych czasów nie zachowały się żadne pozostałości po częściach ich ciała, nie licząc dzioba i tarki. Najprawdopodobniej były drapieżnikami i żywiły się innymi mięczakami, stawonogami i rybami, zależnie od wielkości. Kolejną podgromadą głowonogów są płaszcze obrosłe. Charakteryzują się tym, że cała ich muszla jest obrośnięta płaszczem i w różnym stopniu zredukowana. Pierwszym rzędem są mątwy. Ich ciało jest krótkie i krępe. Boczne płetwy,
które są wytworami płaszcza. 10 ramion wyposażonych w przyssawki, w tym 2 tylne, dłuższe. Kurczliwe z przyssawkami na trzonkach, bez chitynowych obrzeży. Samce posiadają 1 lub 2 ramiona przekształcone w hektokotylus. Muszla w różnym stopniu zredukowana. U wielu gatunków, w postaci płaskiej płytki chroniącej worek trzewiowy. Duży gruczoł czernidłowy. Mają duże, podobne do kształtu litery W źrenice. Ich przyssawki są uzbrojone w ząbki. Są drapieżnikami. Polują na małe mięczaki, skorupiaki, inne mątwy, ryby, ośmiornice, wieloszczety. Same padają ofiarami delfinów, rekinów, dużych ryb, fok, morskich ptaków i innych mątw. Żyją do 2 lat. Wykazują jeden z największych stopni encefalizacji wśród mięczaków i ogólnie bezkręgowców. Zamieszkują głównie ciepłe morza, wokół raf koralowych, czasem też bentos i abyssal. Rząd kałamarnice. Ciało posiadają torpedowate. Ciała z naprawdę dużym rozrzutem między gatunkami, które osiągają nawet 20 metrów, a tymi niemal mikroskopowymi. 10 ramion, w tym 2 kurczliwe, dłuższe, nieuzbrojone, uzbrojone w przyssawki osadzane na trzonkach. Przyssawki te mogą być otoczone wałem chitynowym lub uzbrojone w chitynowe haki. Belemnity też miały haki, ale nie miały przyssawek. Płaszcz tworzy 2 płaty pełniące funkcję płetw. Muszla w postaci cienkiej, względnie giętkiej płytki obrośniętej płaszczem przedniej strony ciała pełni funkcje podobne do chrzęsnej puszki mózgowej ośmiornic, tak zwane osłania mózg. Rząd wampirzyce. W przeciwieństwie do mątw i kałamarnic są 8, a nie 10-ornicami. Zamieszkują ciepłe wody tropikalne i subtropikalne. Ich ciało jest raczej krępe i podobne bardziej do balona niż rakiety, jak to miało miejsce u kałamarnic. Posiadają niewielkie skrzydełkowate płetwy na worku trzewiowym. Ich ramiona są połączone bardzo szerokim fałdem płaszcza, co sprawia wrażenie lejka. Osiągają do 30 cm długości. Potrafią zmieniać kolory od barwy smoły aż po bladą czerwień, zależnie od otoczenia. Dziwny wygląd i barwa mogą upodabniać je do nietoperzy, skąd wzięła się nazwa tego rzędu, który współcześnie jest reprezentowany przez ledwo jeden gatunek, a mianowicie Vampyroteutis infernalis, czyli wampirzycę piekielną. W przeciwieństwie do ośmiornic posiadają chitynową muszlę okrytą płaszczem. Żyją w słabo natlenowanej wodzie bez dostępu do światła. Jak wszystkie głowonogi są drapieżnikami. Żywią się meduzami, sprzęglami, ogonicami, widłonogami, małżoraczkami, obunogami i równonogami. Same stanowią pokarm dla ryb głębinowych jak Albatrosia pectoralis, baleni i lwów morskich. Rząd ośmiornice. Podobne do wampirzyc. Ciało mają krótkie i krępe. Zwykle workowate. 8 ramion uzbrojonych w przyssawki. Mózg mają duży, chroniony chrzęsną puszką mózgową. Potrafią zmieniać barwę i fakturę swojego ciała. Przyssawki siedzące w przeciwieństwie do mątw i kałamarnic. Upodobnianiu się do otoczenia osiągnęła największy sukces ośmiornica mimetyczna. Płaszcz tego rzędu bardzo rzadko tworzy płetwy. Prawie zawsze ma strukturę worka. Worek czernidłowy mniej lub bardziej uległ redukcji. U różnych gatunków. Ośmiornica pospolita na przykład używa wydzieliny worka czernidłowego, by zmylić przeciwnika podczas ucieczki. Potrafił się poruszać szybko ruchem odrzutowym, ale preferuje pełzanie, bo nie mogą jednocześnie działać ich serce, co powoduje niedobory tlenu w organizmie. Są drapieżnikami obligatoryjnymi, zależnie od gatunku i rozmiarów, na przykład te przydenne jedzą głównie skorupiaki, wieloszczety, mniejsze mięczaki, to z otwartego morza, z kolei między innymi krewetki, ryby oraz inne głowonogi. Największy gatunek to jest ośmiornica olbrzymia, żywi się małżami Clinocardium nutalli. Przy grzybkami, krabami Majoidea wykazują się niezwykłą inteligencją, jak na bezkręgowce. Posiadają pamięć krótkotrwałą, operacyjną i długotrwałą. Potrafią przemieszczać się między zbiornikami wodnymi w poszukiwaniu pożywienia. Amphioctopus marginatus zbiera znalezione łupiny orzechów kokosowych i buduje z nich kryjówki. Praktycznie wszystkie gatunki są jadowite, co umożliwia im skuteczną obronę i polowanie.
Wcześniej wspomniana ośmiornica mimetyczna swoje umiejętności zmiany koloru i faktury ciała do upodobnienia się do węgorzy czy niebezpiecznych ryb z rodzaju Pteroids. Jedno ramię u samców jest przekształcone w Hectotocotylus, którym przenosi on spermatofory pod płaszcz samicy. Znaczenie głowonogów dla człowieka. Ich obcy wygląd od dawna budził w ludziach mieszane uczucia. W filmie Arrival pokazani są kosmici, którzy komunikują się z ludźmi za pomocą znaków tworzonych poprzez wystrzeliwanie wzorów z podobnej do wydzieliny worka czernidłowego substancji, a sami wyglądają jako ośmiornice na wyższym stopniu rozwoju. Cthulhu z serii książek Lovecrafta jest przedstawiony jako człowiek z głową w kształcie ośmiornicy. Gorgony z mitologii greckiej mogły być inspirowane ośmiornicami. Te głowonogi reprezentują głowę meduzy. Dziób symbolizuje język i zęby, a ramiona wełże. Mityczne krakeny, czyli potężnych rozmiarów głowonogi, miały zamieszkiwać wody w okolicach Grenlandii i Norwegii oraz atakować statki. W mitologii hawajskiej nasz wszechświat jest ostatnim z istniejących, a ośmiornice są jedynymi ocalałymi z poprzednich. Ośmiornica służy czasem jako symbol silnych, manipulujących innymi organizacji w negatywnym kontekście. Są często spotykane w kuchniach śródziemnomorskich i orientalnych ze względu na delikatne i smaczne mięso. Niektóre gatunki, jak na przykład Hapaluchlena lunulata, dysponują silnym jadem, mogącym bardzo szybko uśmiercić człowieka. Co ciekawe, nie wynaleziono jeszcze antidotum na toksyny w nim zawarte. Włoski zespół naukowców wynalazł w 2015 roku roboty o miękkim ciele, potrafiące pełzać i pływać, wymagając niewielu obliczeń. W 2017 niemiecka firma skonstruowała ramię wyposażone w dwa rzędy przestawek zdolne do chwytania różnych przedmiotów, a także zdolne przelać wodę z butelki do szklanki.